poprzednim odcinku to przeszło. Przedeż, czarna dziura. Do kuchni wjechał Fibla. Drugi to jest strong hard, no rzuć. Czas, start, koniec, ręce do góry. To jest najlepsze zadanie, żeby pokazać chuje. Siema. Sos. 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 Dziś w jego olbrzymiej kuchni uczestnicy będą walczyć o wejście. Losie. Kuchnia Alana. Złapał cię za rękę, żeby się nerwował. Złapał cię za rękę, żeby się nerwował. Konkurencję poprowadzi słona fałszowiesz, który od lat stara się zrewolucjonizować Polaków. Jak widzicie na załączonym obrazku, w tej kuchni nie mam obrazku. Tutaj codziennie przygotowywane są posiłki dla prawie 4 osób. Szosz. W skali roku to jest około 5 porcji. Będziecie mieli dzisiaj nie tylko kuratelę smakową, ale także kuratelę smakową. Będziecie mieli godzinę czasu, żeby przygotować obiad składający się z kompotu. Czubaka! Drużyna czerwonych przystępuje do pracy, tymczasem drużyna zielonych przystępuje do pracy. Czy aby na pewno? Nope. Bartek szybko nawiązuje bliskie znajomości. Chcieliśmy, żeby te dania były zdrowe, ale też żeby były zdrowe. Kompot koch. Kucharze wrócili do kuchni Toprzesz, gdzie czekają na nich jurorzy. Smoke weed every day. Panowie, wy dzisiaj w głównym zadaniu nie będziecie gotować. Będziecie gotować. Szesz. Tomasz Szasz, Anna. Zblokwanecuj. Luisa Trysnoc. Karach. Zwycięzca tej konkurencji trafi bezpośrednio do gry. O. Tematem tej konkurencji będzie pod tym określeniem klasyczna francuska gastronomia. Rozumie dupę. Doskonały temat dla mnie. Raz, Szasz. Jurorzy będą oceniali tylko smak, czas ucieka. Mam energii bomby atomowej, zaraz zmiotę was z powierzchni ziemi. Zwycięzcą kuchni ostatniej szansy został Marcin Jędrowicz.